witamy Was w nowym vlogu. Bratka jedzie ściągnąć sobie te diody. No już ty, no może ja... A ja? Nie, chujowo to. A ja zrobię parę przybitek z... Ja będę się czekać wtedy w samochodzie, bo ubrałam sobie nieodpowiednie spodnie na te pogody. Nagrywam Batki telefonem, bo mój to jak kalkulator. Bo nie ma dużo czasu, bo ja chcę wrócić. Igorkowi muszę zupę zrobić. I się biorę za sprzątanie dalej szafy. I paznokcie dzisiaj muszę zrobić, bo mam takie odrosty, że to jest szok. Ale patrzcie, sama sobie robię i mimo, że mam wielkie odrosty, to mi nic nie odpada. Nic, mam we dwóch rękach i to już z moim paznokieć. Ładny a jak masz, robiłam ładny sobie... Masz palcówki. A jak robiłam sobie i płaciłam gruby hajs, to mi odpadały. Jaka jest moral z tego? Bo jak to oglądałeś blog ekipę, bo kogoś rób na odpi... U siebie, rób jak u siebie. Nie, jaki jest moral? Ja jestem po prostu zajebista. Jedziemy na punkt widokowy Chorągwica. A czemu tak akcentujesz? Bo akcentuję tak! Batka się męczy z odklejaniem. Mówię, że jej to odkleję. Po mojemu. Mówi, nie pomerwiesz mi, kurwa, skóra. Ale wiesz, jak to jest przyklejone? Skup się na kierowaniu. Nie, bo my to w już tyle mam odklejone, ale najgorsze tu jest ten klej. To odpadnie. Nie będziesz się myć przez 2 miesiące, to odpadnie z odbrudu. Jeszcze zostało ile? 4, nie? Najgorsze chyba będą te podstawy. Zjedź w prawo. Ja ci mogę odkleić. Dobra, teraz ta piękniejsza strona niech weźmie. I się odezwie, właśnie dojechaliśmy. To jest punkt widokowy. Tam widać cały Kraków. Jarek drona puści. Tylko musimy właśnie się pobawić tym ISO. Żeby to może lepiej nagrywało. To się nagra, Jarek, na tym. Nie będzie ten. Na moim telefonie niech się nagra. Mówiłam ci, ale ja ci mówiłam rano na... Mówiłam Jarkowi rano, włóż kartę. Bo wyciągałam. Zawsze wyciągniesz kartę i nie wsadzisz. Dojechaliśmy. To wam pokażę chociaż tak. Bo stwierdziłam, że jak jest tak w miarę ładnie i Jarek już wie, jak można zmniejszyć, żeby troszeczkę było lepiej, w sensie wiecie, ja bym tam to uratowała, jeśli nie byłoby tam to przepalone, bo tam wszystko było na biało tak naprawdę, więc ratowałam przy edycji ile się dało. Teraz te klatki trochę zmniejszyliśmy, ISO też, także myślę, że jest lepiej i przyjechaliśmy na widok. Ja tu nie wysiadam, bo to jesteśmy taka, to jest taki widok, ale wiecie, jest tylko taka uliczka. I Tatry, góry. Nie wiem, czy widzicie. O. Dobrze, że mam zajebisty telefon, to widzicie. Gdzie góry widać? Tatry. W ogóle tu jest pięknie. Piękny jest ten widok. Dobra, pan już widzi. Pan już. O, oddaję. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't have... Jarek był dzisiaj po Igora. No bo wiecie, on od jutra już, jak się okazało, jedzie do mamy. Także będzie albo w pracy, albo tam, więc znów nie będzie miał Igora, także tatuś spędza syn. O, dzwonił do mnie Jarek przed chwilą, żebym wyszła na balkon, żebym zobaczyła, jak Igor jak jedzie na rowerku. Jeszcze ich nie widzę, bo są drzewa, ale już Igora słyszę. Także... A kto to tak jedzie? Igor? Jedziesz? Igor? Igor? No? No? Co tam masz? Dobre. Dobra. Oj, dzwonkiem dzwoni. Co? Że chłopcy wracają. Ja miałam dzisiaj taki porządek w domu, ale wzięłam się za szafę. I przebieram. To jest pościel moja. Także ja ją przebieram. Już wiem, gdzie miałam kolejne mole. Tak jak mówiłam, miałam w... Tu. Bo tam były też orzechy. Także moli się już pozbyłam. Nie chcę, wiecie, bo gdzieś widziałam ubraniowy, ale ubraniowy nie wiem czemu ja widziałam koło kuwety, znaczy w sensie widziałam w salonie. Jarek złapał na ziemi to odkurzacza tego, wiecie, co jest bezworkowe, to widzieliśmy. Nie wiem skąd tam, no ale ja przebieram, wiecie, specjalne szafę całą przebieram, żeby i nowe zawieszki dam, żeby tam przynajmniej nam się w ciuchach nic nie zalęgło. Także ja działam, chłopaki chyba już tu powinni być. Czekajcie, bo też przy okazji obiad robię, bo Jarek dzisiaj powiedział, że on czemu ma zawsze sprzątać, a on mi obiecał, że umyje mi okna w salonie samym, no i chciałbym, żeby to mi zrobił przed połową maja, także on ma dzisiaj umyć mi okna i zrobił kuwety. No Igor, jedź! Także chłopoki są, sorry, firanka. No, ja już zupę zrobiłam. Najlepsze właśnie, mówię, Jarek mówi, no ja już kuwety zrobiłam, a ty co? Ja już zupę zrobiłam. O tak, zupę. No, w międzyczasie. Bo ja tak robię w międzyczasie, no bo jak mam inaczej ogarnąć? Także wiecie, teraz wiem, że Igorek jedzie, więc rzucam szybko makaronik, żeby miał świeżutki do zupy. I wiecie co, w Lidlu znalazłam świetny makaron. Świetny makaron do zupy pomidorowej. Taki malutki, drobniutki, słodziutki. Także to wrzucam. I mam całą zupę, cały gar pomidorowej. Także zależarka nie będzie. Ja będę miała spokój i tą zupę myślę, że nawet na 3 dni będzie mniej więcej. Więc wiecie, dzisiaj będzie makaron, jutro będzie ryż, pojutrze będzie makaron. Zobaczymy, co mi powie chłopok. Mój? Nie, o, jak wysoko! Wili!
Jak było? Ja tak długo. Piżamkę musisz dać, bo nie da się. No wiem. Co mam coś? Jutro im da. Ja dalej walczę z szafą, ale już jest lepiej. W sensie pościel mam ogarniętą. Już i tutaj. Tu mamy moją pościel złożoną, tu mamy do której jeszcze komplety, tam są prześcieradła i małe. Szafę też już ogarniam i mówię wam to dlatego, że będę robić Vinted teraz. Sukienki na pewno dam wcześniej, mam bardzo fajne sukienki, jakbyście chciały. Patrzyłam chwilę, czy to dobra strona, ale ta jest fajna, ale no ja się jej pozbywam i to jest nowa bez metki. Mam ładną sukienkę, wiecie co ona nie jest, to jest taka tuniko sukienka, na przykład będzie. Ma taki delikatny materiał i podszewkę już materiałową, ale co tu jest pięknego, to są rękawy. Patrzcie, tu jest tak i tu jest normalnie szeroki rękaw, który ma cięty rękaw, tylko zamiast dziury macie taką piękną koronkę. To jest właśnie taki rękaw i ona jest, o, na taki kołnierzek zapina. No też fajnie to wygląda. No ja za nią dałam 120 zł, także mamo, pójdzie za ponad połowę mniej. Mamo, mam dzieci. Tak? No to piękna. Igor pracuje z Jarkiem na balkonie. To pokażę wam od razu te trzy, co już wyciągnęłam. Druga też jest fajna. Taka dzianinówka, wiecie? No i to są wszystko duże rozmiary. Tam będą wszystkie. Myślałam, że mi paznokieć, wiecie co, odchodzi, ale nie. Też jest ciekawa. Ona jest, tak jak mówię, z dzianiny. Z takim kołnierzykiem bliżej. I tu jest taki prążkowany, dodatkowo z drugiej strony wchodzi tak jakby spódnica. Już takie kropeczki. No i tu jest taki imitacja paska, która bardzo fajnie wygląda. Także też jest fajna na długi rękaw. Jeszcze mam trzecią. I to jest taka. Jest, ja ją taką nazywam bardziej sportową. Fajnie ją przewiązać, zresztą tam tu też. I jest też boska. Jakoś tak czarne mi się teraz sprzedaje. I ona ma tutaj taki, widzicie, rozpierdek. Możecie całego cyca pokazać, jak chcecie. Dobra do karmienia. Z kołnierzykiem. Taki śliski materiał. Długi rękaw, który oczywiście można tutaj podwinąć. No i fajnie jest tutaj, wiecie, te takie marszczenia na spódnicy. Także taka jeszcze. No. Także to mamy jeszcze tam dalej. Patrzcie, jak ja tu cały czas. Dobra, sprzątam dalej, wyciągam rzeczy dalej. No i tu mam taką całą szafkę tak naprawdę tych bluzek. No i one też będą. To na pewno już wystawię, muszę Igora wystawić rzeczy. Także na Vinted nie za długo będzie dużo rzeczy. Mamy dzień następny i tak naprawdę łączę się z wami, żeby poruszyć jedną kwestię. Pokazać, że znowu jestem pandą. No Igor wie, że... Jak to jest, Igorek? Bo ty jesz. Jak to jest? Jak taty nie ma, to gdzie śpisz? Mami. Z mamą, tak? A jak tutaj jest, to gdzie? Gdzie? U siebie? Co ty nie chcesz znów? Co, ty nie chcesz się pokazywać? A chociaż mi dasz za to buziaczka, że ci nie będę pokazywać? Nie. To ci będę pokazywać. Nie. Nie, nie, nie? Nie. Kocham cię. Ja już cię nie pokażę. Także my sobie z Igorkiem rządzimy. Ja kończę właśnie układać, jeszcze chcę odkurzyć, bo wiecie, co ja mam z odkurzaniem. Także ja jeszcze chcę sobie poodkurzać. U mojej podłogi, jak pan pójdzie spać. Nie był dzisiaj w przedszkolu, a dlatego, że i mamusi, tatusiowi, on w sumie nie mógł się wstać. No, także dziękuję w ogóle jednej z was, że napisała, że mam ładne kwiatuszki. Popatrzcie, jeszcze tu mam kwiatuszki. Ten tutaj miał, mieliśmy z nim problem, tu widać. Właśnie, tu było strasznie, ale tu już proszę bardzo, odżywa. Już następny pęd poszedł, muszę go założyć. Moją paprytkę znacie.
Tu jest moja druga rosnąca paprotka. Tam mam takie trzy. Tam mam storczyki, umieralnie storczyków, ale nowe pędy są puszczane takie do kwiatów, więc nie do końca umierają. No i moje tutaj piękne. To też ten miałam taki malutki od mamy, bo mama mówi, dać ci większy czy mniejszy ten blusz. To ja mówię, daj mi ten malutki, mówię, duży sobie zostaw. No i teraz mam takie, jak mama miała duży. Tu są jarka. No, a tutaj jedno co zielistka mi pada, no bo koty ją bardzo lubią podgryzać. Leo i Fifka. No ale ona jest bezpieczna dla kotów. Nie, ale wam coś pokażę. Bo ja go tak bardzo kocham. Tak bardzo kocham. Wiecie co, koty mi urwały kwiatka. Był takim ładnym. I one mi go urwały, wiecie? I został mi sam kikut. Zresztą będziecie widzieć. I kikut mi odrasta. Patrzcie. To mój. Muszę sobie odsunąć. Widzicie? Został mi taki sam kikut. On już był duży, duży. Został mi sam kikut. O, tu widzę coś nowego. Widzicie? Zobaczcie. O, ostrość jest. I tutaj też chyba będzie wychodzić. Także wiesz, że będzie kolejna odnoga. Także z mojego kikuta coś jest. Tutaj też mi zaczęły koty podjadać, dlatego one nie mają tutaj wejścia. Muszę ją poobcinać troszeczkę. No, ona jest też biedronkowa, a bardzo ładnie dracynka mi rośnie. No, także, ale z tego jestem. Wiecie co, ja tak kocham tego kwiata, bo on potem się robi czerwono, żółto, tak no różne kolory. Także tutaj coś było, ale nie wiem, czy nie był po prostu przesuszony, bo mógł być chwilkę. Ale jest nowy listek. Mama kocha. Tak. O, proszę, to winowajca. Na odumieralni wzięłam tą paprotkę. To jest paprotka. Pokażę. No ona jeszcze musi odbić. Ale ona ma zarąbiste liście. Widzicie takie? No i tam jest ten mój z Kraków się dzieli. Także ja mam fioła. No i widzicie, mam tutaj nowy hak. Będzie... Będzie kwiat. Ja Jarkowi wczoraj, miało być tylko końcówka, tu już tyle nagrałam. Ja Jarkowi wczoraj już powiedziałam. O, patrzcie się, kto tam jest. Tik. Frycia, śpisz? No, ja Jarkowi zdradziłam. W ogóle dziękuję, że ktoś powiedział z was, któraś, że nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam, która. Jeszcze mam przytulną sypialnię, no już ją mam lata i tak z Jarkiem stwierdziliśmy, że ją tylko będziemy przemalowywać na razie, bo mi wiecie, pasuje to, że tam jest taka półeczka, tu że mam podwieszane szafa, tu jest Jarka szafę i ją będę, wiecie co, obklejać i łóżko, bo będę miała nowe. Będę przekładać łóżko, bo widzicie, jak na razie to jest łóżko, jest w takiej centralnej części. O, widać, że moje kochanie było, Jarka w kapcie. W centralnej części jest łóżko, przez co nie ma miejsca na toaletkę, więc łóżko przeskoczy tutaj na tą ścianę. Tu. Więc tam będę miała miejsce na toaletkę normalnie. I przez to, że tam już zrobiłam sobie haka, to Jarek się dowiedział, że to miejsce tego haka nie było przypadkowe. Bo to będzie cała kompozycja. Słuchajcie, tu będzie wisiał kwiat, ta ściana będzie wolna, bo będziemy robić tą ciemniejszą, tą inną, taką już gładką chcę. A tu będzie też połączenie ciemnego z jasnego tych dwóch ścian. I tu będzie wisiał kwiat. Tu będzie kwiat, tu będzie kwiat, tu będzie kwiat, tu. Także będzie kompozycja kwiatów. Oczywiście zielonych, ale ostatnio zachorowałam na choję. Choję różową. Ona jest łatwa do... A co to tutaj taki krzykacz? Co to taki krzykacz? Iwu. Iwu. Mamy syn. Mama trzyma. A kuku, co? To nie wykasuję tego specjalnie. Nauczył go ostatnio mój szwagier. Nie wolno, tak? Co mama mówiła? Igor? Igor?
Nie, odkładam cię, bo jesteś niedobry. Mamo, nie. Nie. Przeproś ładnie. Nie. To proszę, odejdź ode mnie. Nie, nie, nie. Zejdźcie. Nie, nie, nie. Także my się nie nudzimy, wam powiem. Czy ty musisz tak mamie dokuczać? Jaba. 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 No siedzisz. No siedzisz. No. Poznamy, bo nie ma czym oddychać, mama. A teraz buziaczka. Jak macie dzieci, to wiecie, co ja przeżywam co chwilę. Przestań. No bo już nie, już to nie za późno się za to bierzemy, ale u nas tak święta będą takie święta, nie święta, ponieważ Jarek musi być w pracy, bo jego siostra będzie z mamą całe święta, więc tata będzie twój całe święta w pracy. Pojedziemy pewnie na początku do moich rodziców. No ja będę jeździć, tak? Na pewno w niedzielę po śniadaniu. W sobotę znaczy do rodziców pojadę. A w niedzielę to zostaw, kochanie. W niedzielę będę pewnie jeździć, poniedziałek. Ale przeżucha musi być. Proszę, musisz teraz popsikać troszeczkę. O. No. Niech sadzi żeżuchę, tak? Na święta. Tak. No, daj rączki troszkę. Nie, daj rączkę. Zrób koszyczek z rączki. Tak. Jednej. Mhm. O, śliczny koszyczek. Bierzesz ziarenka i poczekaj. Nic nie ruszaj. Mama ci pokaże. Mama też bierze. Widzisz? I teraz drugą rączką bierzesz i sypiesz tutaj ziarenka. Po całym. Mhm. No. No, sypiemy. Mama oklepuje, ty nie oklepuj, mama będzie oklepywać, wiesz? Nie. To nie ma, tam gdzie nie ma, to dawaj. To nie ma. Dobra, już. Już na pewno się żegnamy. Także dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaki. Pa!